Cześć. Michał jestem. Biała. Proszę. Dziękuję. Pasuje ci do sukienki. A dziękuję. Powiedz, czym się zajmujesz? Obecnie skończyłam szkołę średnią i zrobiłam sobie rok przerwy od nauki. A jakieś plany na przyszłość masz? Chciałabym, bo nie mieszkam w Warszawie, chciałabym zamieszkać. Uśmiecha się w miarę, patrz, ma kontakt wzrokowy. Pójść tutaj na studia. Jakiś konkretny kierunek? Myślałam o psychologii. To jest moje jedno z paru zainteresowań. A w szczególności się interesuję psychologią kobiet. Powiedz mi, gdzie chciałabyś pojechać? Do Tajlandii. Tajlandii? Co cię fascynuje w Tajlandii? Na pewno kultura, piękne miejsce, bardzo bym chciała tam jechać. Ale może skup się na tobie. Gdzie ty byś chciał pojechać? Barcelona. Dlaczego? Barcelona i chciałbym pojechać z moim synkiem na Camp Nou, na mecz. A nie wyglądasz na tatusia. Nie wygląda tatusia? Nie, nie. A widzisz, nie ma... może opowiedz być coś o swoim dziecku. Jaki jest, jakie ma oczy i ogólnie. Jest po mnie blondynem, ma niebieskie oczka. Jest bardzo wygadany po tatusiu. Jest wulkanem energii wprost. Czy on wygląda na dojrzałego mężczyznę? Tak. Tak? Czy nie? Tak. Mogę coś ci powiedzieć? No słucham. Jesteś bardzo sympatycznym chłopakiem. Okay. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Michał, dziękujemy ci. Cześć. Nie miałem w głowie tego, żeby jej podrywać. Miałem po prostu się oswoić z rozmową z kobietą. W sumie takie było zadanie, żeby się poznać, porozmawiać, dowiedzieć się coś o sobie, poprowadzić interesującą rozmowę. Natomiast nie wpadłem na to, żeby ją tutaj popodrywać. Choć teraz no, trochę żałuję.